Nie wiem, którędy wchodziłeś, a wchodzę do wody na przełaj. Wow! Ej, to było super! Skoczyłem, kopnąłem z buta i wbiła się na te pale tutaj. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł Zmuniewski. Siema, i dzisiaj kontynuujemy naszą zabawę w Dying Light. Tak, tak. Tym razem skupimy się na misjach pobocznych. Ostatnio weszliśmy w misję główną i w sumie tak, żeśmy weszli w misję główną, że byliśmy grubo. Nie, bo byliśmy tam później w budynku, w środku akcji. I nie dało się tego przerwać, jak pamiętam, nie? No. Także dwa odcinki ostatnie były w głównych, dzisiaj skupimy się na fabularnych. Nie, dwóch! Tak. Na bocznych! Na bocznych! Bocznych, dokładnie. Patrz, tu jest Derek. Pogadasz z nim, co? No to dawaj. Jest w szkole. Nasi zwiadowcy widzieli wchodzących tam ludzi. Okej, ale to chyba żadna misja. Dobra, tak to nie była jedna misja. Ojejku, dobra. Tutaj nie mam ale tu jest. Misji. Nie, tu jest wykrzyknik. Neil, o. Nazywam się Neil Fallon. Jestem dziennikarzem International Affairs Magazine. Słyszałem o tobie. Naprawdę? Jak u diabła tu trafiłeś? Na początku kwarantanny nie było to takie trudne, a kiedy u sterów posadzili Sulejmana, wiadomo już było, jak się sprawy potoczą. Więc postanowiłeś zostać? Właściwie to zdecydowałem się wydostać, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Bywałem już w różnych zamkniętych miastach i zawsze był ktoś, kogo dało się przekupić, ale nie tutaj. Nie wydostanę cię z Haranu, chyba nikt nie jest w stanie. Nie no, jasne, ale ja dokumentowałem rozwój tej zarazy niemal od pierwszych chwil. Przeprowadziłem setki rozmów z ludźmi, którzy już ludźmi nie są. Sulejman naprawdę powinien za to odpowiedzieć. Świat powinien się dowiedzieć, co tu się dzieje i... Słuchaj, naprawdę potrzebuję pomocy. Straciłem cały owoc mojej pracy, wszystko! Siedziałem jak trusia w kawiarence internetowej, kiedy nagle zjawiła się horda zarażonych. Udało mi się ujść bez szwanku, ale torba została w kawiarence. I wszystko jest w tej torbie? Większość. Ścigali mnie dość długo, więc aparat musiałem zostawić w samochodzie. Słuchaj, wiem, że proszę o wiele. Nawet jeśli to odzyskam, nadal nie wydostaniesz się z miasta. Jeśli nie mogę odzyskać moich materiałów, nie mam po co się wydostawać. Ta kawiarenka jest w niemiłej okolicy. Pomyślę o tym, ale nic nie obiecuję. Dobra, okay. Mamy kawiarenkę, tak? To co, mamy misję teraz w takim razie. Coś tam żyga, dobra. I chyba musimy przeskoczyć chyba tam. No nie ma wyjścia. Okej. Okay. Dobra, tylko ja nie jestem w stanie, bo jeszcze mam nowe brońki. Okej. Okay. Czekaj, gdzie tu jesteś? Dobra, tutaj. Strzelam do nich. Bo mam nowe brońki. Jakie? Mam taki tasak. Mam. A kupiłeś sobie? Tak. No i kupiłem. Kupiłem tasak. Za 10 tysięcy kupiłem. O, grubo. Zrobimy sobie cesarzową. To jest taki tasak. Mam karabinek i mam pistolecik. No, taka sytuacja, ale wezmę na razie tasak. Podobno jest bardzo szybki. Ja na razie z karabinami chodzę. Marnujesz amunicję, skie, niepotrzebnie. Nie musimy z nimi walczyć. Ale mam ich dużo amunicji, naprawdę, także... Mam ich dużo. Dobra. Dobra, skie, musimy zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Jaką? Znajdź sektor 0. Tak, ja tu już wybijam kolejnego. Dobra. A ty tam jeszcze stoisz? A ty tam pobiegłeś już. No tak, bo mamy misję do zrobienia. To lecę. Tu wiesz, że możemy z nimi walczyć przez cały odcinek, nie ma problemu, bo to jest taka opcja. Ja tu się strzelałem, zabawnie do nich, mówię, kurde. Goni cię szybki. Wiem. O Boże, czekaj, próbuję wskoczyć na górę, czekam na niego. Mnie też goni jednak. Ciago! Mam taką teraz możliwość. No. Że mogę ich wykańczać. Uuu, nieźle. Czyli jak leży, to mogę go kopnąć i wiesz, od razu leży gościu, nie? Już tak totalnie nie stanie. Gdzie ty pobiegłeś? No tam do góry. Bo a tam jest zadanie. Dobra, lecę już. Lecę do zadania. Oszukałeś mnie, wiedziałem. No nie, tą kawiarenkę mamy złapać, skiem, musimy tam ogarnąć temat. Lecę. Nie wiem, którędy wchodziłeś, a wchodzę do wody na przełaj. Wow! Ej, to było super. Skoczyłem, kopnąłem z buta i wbiła się na te pale tutaj. Fajna opcja. Okej, chodźmy dalej. Lecę. Musimy się dostać właśnie do tego miejsca. Hop. Jeszcze jedno, chłopie. Pamiętasz tę dziewczynę z sektora 0? Nazywa się Troy. Chyba troll. Cóż, troll. Tak. Rozmawiałem z nią, gdy przewróciłem komunikację radiową. Jak ci tam biegnie się? Z tyłu jestem. Dobrze, ale bardzo ładnie. Jeszcze? Tak, to dobry pomysł. Dzięki, Brecken. Wejście chyba od lewej tutaj. Uważaj na grubego. A pan od lewej? No chyba tak. Dobra. No tu jest, widzisz, jakiś taki... O!
No może być, widzisz? Zmęczyłem się. Do góry, po górce. Już się zmęczyłeś, Skie? No, ty masz lepszą krzepę ode mnie, ja sobie nie wziąłem tego punktu akurat. To był błąd. Widzisz, musisz... Okej, ostrożnie. Czyli co, na samą górę chyba, tak? Sprawdzę na minimapie, no, tak. Jeszcze. Tak. Wiesz co, usunę ten punkt orientacyjny, tak, to jest tutaj. Znajdź człowieka w masce gazowej, pomów z nim. Lecimy. Ale ty masz fajny strój, Skie. Taki ninja. Ninja, no. Ninjago. Uwaga, zombie. Ło, chłopie, jak walę. Hops. Tu jest plujący, tu jest plujący. Wykończyłem go już. A to drugi jest jeszcze. Tak, jest drugi. Jest ich więcej! O nie, spadłem. Są śmieci? Są śmieci? Nie ma śmieci. Nie wiem, gdzie wskoczyć. To lipa trochę. O, uwaga! Bije. Bomba! Bomba! Na drzewo! Znów, w dół! Lecę, biegnę, Skie, uciekam! Lecę, za tobą! Blisko. Dobra, na szczęście na palmę wskoczyłem, która mnie uratowała. O nie, ja też. Ale już druga palma, nie trafiłem. Tu też nie trafiłem, okej, okay, spokojnie, dobra, czekaj, tu, tędy. Parkour. Okej, okay, parkour. Hops. Dobrze nam idzie. Zaczynam się męczyć, ale to tutaj gdzieś jest. To gdzieś tutaj jest ten, tu. Ty poleciał. Okej, okay. Chyba do góry. Wyżej? Chyba wyżej. Tam do góry jeszcze? No, wychodzi, że niby wyżej jeszcze to ma być gdzieś. Oj, tam. Mogę wejść po tym? Poczekaj, nie można wejść. Tu jest prądziara. To chyba, że tu. Dobra, z tej strony jakoś. Hop. Udało ci się. Dobra. Niżej, teraz, że niżej. Ale tu jest skrzynka. Szukaj nas. Skrzynkę warto otworzyć. Elektronika, przyda się. Jasne, że tak. O, tak, tutaj. Ops. Dobra, jestem. Tu są drzwi. Pukamy. Czego chcesz? Czego szukam chcesz? Wybawców. Nie wiem, o czym gadasz. Jestem z wieży, od Brekena. Mam gdzieś, skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i won, bo mogę przestać być taki k***a miły. Słuchaj, wiem, że szmuglujecie ludzi ze slumsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak, myślę, żebyś lepiej stąd wypalał. Posłuchaj mnie. Jaki wulgarny. Poczułem Raisa i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Raisowi łapę? To ja. I muszę się dostać do sektora zero. Jak cię zwą? Crane. Cóż, Crane. Zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w sektorze zero znikniesz z listy Raisa, ale... Zaczekaj tu. Zaczekaj, nie ruszaj się. Mamy tu czekać? Mam tu kolesia, co tak. Mówi, że to on właśnie odciął łapę Raisa. Crane. Tak powiedział. Serio? Na pewno? Aha. Okej. Dobra. Idzie. Idzie? Chodź no, bo idę. Okej, puścimy cię na drugą stronę. Kiedy? Teraz. Jak mam zapłacić? To coś zrobił Raisowi. To nam w zupełności wystarczy za zapłatę. Idź do zawalonego tunelu do Starego Miasta. Zapukaj do drzwi prowadzących do kanałów. Ktoś tam już się tobą zajmie. Tak zrobię. Dziękuję. Nie, stary, to ja dziękuję. Dobra. No co, musimy stąd wyjść teraz. Teraz musimy znaleźć tunel prowadzący poza slumsy. Poza slumsy? No, leć, Skie, leć. Leć? Hop. Jestem. O, ładnie, dobrze. No, ja potrafię skakać. Hop. Na policję. Kurde, zawiesiłem. Patrz na to, takie normalnie sztuntasy. Pa, pyk. O kurcze. Jakie sztunty mówisz? No, pijaj się do góry. Dawaj na rury. Hopsaj. Ja górą biegnę. Okej, dobrze mi idzie. Hop. Wejdę tutaj, wejdę. Dobra, teraz jest dużo, czyli musimy jakoś tędy. Na bokiem piec. Dobra, teraz tutaj przez policję. To jest nasze... Nie, to nie chcę. Tu nie wchodzimy? Nie, do środka nie, bo tam jest... To już jest nasze, wiesz? Przejęliśmy ten punkt. Okej. Uważaj na grubego. Męczyłem się. Spokojnie, Skie. Ja biegnę dalej. Puśćcie mnie. Najlepiej zostawić mnie, nie? Zero współczucia w tobie. Ach.
Dobra. Okej, gdzie to teraz jest? Jeszcze dalej, tak? Tak. A co to jest za punkt? Gdzie my jesteśmy w ogóle? To jest jakaś dom, czy co to? To jest domek jakiś. No dobra. A poczekaj, może... To? Co chcesz zrobić? Nie, właśnie zastanawiam się, bo tutaj to jest bezpieczna strefa niby. No tak. No dobra. To czekaj, to teraz tak, którędy? Tędy jakoś. O, tu jest przejście. To musimy wyjść. Skoczymy je na twarz. Pali się! Tu jest przejście jest. Chyba. Nie, tu nie ma przejścia, dobra, tu nie ma przejścia. Biegnij za mną! Boże, nie mogę przeskoczyć, no jakim prawem? O, teraz, dobra. Idziesz? Tak, teraz idę. Czekam na ciebie. Jeszcze? Czekać, Paweł. Jeszcze, chwilę. Czekaj, znajdź tunel prowadzący poza slumsy. To jest chyba ten tunel, nie? Uwaga, tunel. Szybki! No, co za łobuz? Dobra, to jest tunel poza slumsy. Chodź, idziemy poza slumsy. Tu jest jakiś gruby pan w środku, uważa na niego. Już biegaliśmy chyba raz. Tak, tak, już było. Dawaj, parkour. Lecimy! Dobra, czekaj, gdzie to jest teraz? Jeszcze dalej. Daleko jednak jeszcze trochę, no. Uwaga. Przez płot. Tak, przez płot. Ej, tu do tego Gaziego dochodzimy. Tam jest szybki w ogóle z tyłu. A, odpuścił. Nie, odpuścił już. Nie, nie taki szybki jednak. Taki szybki, no. Tak, wiesz co, tutaj Gazi był tu. Musimy przejść tędy chyba. O, tak. Dobra, idę. Hop. Dokładnie. Jeszcze wyżej? Wspinaliśmy chyba, z tego co pamiętam. Poczekaj. Tylko tu już nie wejdziemy tak wysoko. Czyli na górę musimy jest... wejść. Na górę musimy wejść jednak. Nie zastanawiam się właśnie jakby tam wskoczyć. Jeszcze wyżej musimy. Nie wejdziemy sobie? Nie, nie wejdziemy. Ewidentnie nie wejdziemy. Ale no tędy? Właśnie nie ma opcji, żeby tędy wejść. Tylko tym razem nie skakać w tamtą stronę, tylko w drugą. Ja. Dobra, idziemy. Zobaczymy, zobaczymy co tam wyjdzie. Zobaczmy co z tego wyjdzie. Bo ja myślałem, że ten... że ta autostrada, czy ten pociąg, nie wiem co tam... No. Te torowisko. O, idź, idź, idź. Faktycznie jest trochę dalej pociągnięta, a jednak nie. A gdzie ja wskoczyłem? Dobra. No, nie spadaj. Teraz tutaj. Hop. Okej, okay, teraz tutaj, po tym. Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy. Nie ma na to czekać. Tak, tak. Coś tam się, coś się pali. Nie, nie do końca. Prześwituje. O, teraz tu i tu była drabina, gdzieś przed chwilą widziałem. O, tu jest, można wskoczyć. O, dobra, nie spadajskie. Czekam na ciebie, żebyś nie zgubił. Gdzie była drabina? No, masz mnie na tym znaczonego. Ale ty na górę, czy na górę? Gdzie? No, biegnij do przodu. Tutaj. A, dobra. Widzisz, zobacz, tu jest jakaś drabinka. Zobaczymy taką drabinkę. Myślę, że tędy będzie można przejść. Myślę, że do tu jest drabinka. Tu jest drabina. Jeszcze jedna. I na górze jesteśmy teraz już. O, udało się, super. No i teraz musimy znaleźć. A, to jest jeszcze inny tunel. Tam do tunelu chyba wejść teraz musimy, nie? Chyba tak. Chyba nie ma innego wyjścia. Dobra, lecimy. Dobra. Lecę za tobą. Leć. Latarka. Płonące auto. O, podpaliło mnie. A, tu jest wejście. Gotowy? Łonę, łonę, dawaj. Dobra, otwieram. Tylko się zgaś zanim wejdziemy, proszę cię. Tak, zapłonąłem. Okej. O, ciężka sprawa naprawdę, żeby czasami przebiec. Miał nas coś odebrać podobno. Halo? Wybawców mamy znaleźć, tutaj są. Halo, dzień dobry. Jest tam kto? Crane? Crane? Tak, to ja. Nie, Tadeusz. Jestem Hasan. Pomogę ci zmienić z lekka scenerię. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa. Ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. Może. Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. Oho. To mi śmierdzi pułapką. No
No i spoko, tylko on ma karabin, wiesz, i ja nie mam nic i tak... No tak, trochę słabo. I za przewodnikiem, to czemu on ma karabin? Jakby to miał być bezpieczny, to by nie miał karabinu. Prosta sprawa. To mi naprawdę śmierdzi pławką. Mógłby iść szybciej. Dobra, niech idzie pierwszy faktycznie, tam coś wyskoczy bankowo. On cię obserwuje. Sorry. Już się cofam. Faktycznie musiałem za nim iść. Zatrzymał się, patrzy na ciebie, nie? Co robisz w ogóle? Miałeś za mną iść. Dobra. O. I co? Okej. Okay. Odtąd wszystko w twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. To było to całe przeprowadzanie? No, chyba tak. Musimy to załatwić jeden tam po drugim, iść. A on ma iść pierwszy. Ale on dopiero to tu przyszedł, a my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. A dołem idziemy. No. Okej. Okay. Nikt mu nie pomoże oczywiście, no bo po co? No i po co, nie? No. To jest tylko ciężkie. Oj. No dobra. To płyniemy. Tu powietrza nie ma. Wyjścia. Stary, jest u góry trochę. No właśnie nie, mój nie może zaczerpnąć powietrza tam. O, coś tu pływa, kurczę, w ogóle. Dobra. Dobra, musimy płynąć. Ogólnie tam jest bardzo dużo przywiązanych jakichś dziwnych rzeczy. No właśnie widziałem, tam coś pływa w ogóle w środku. Dobra, tu widzę jakieś dla szczurów, coś, chyba przejście. Prawie coś, wychodzimy? Bo tak. Okej. Okay. Tam chyba nie wejdziemy. Chyba jednak musimy dołem. Nie ma kucania? Cele. Znaczy, przepraszam. Nie, czekaj, tutaj jest coś? Nie, nie ma. Chwilę, zastanawmy się. Moim zdaniem trzeba dołem płynąć jednak, chyba, wiesz? Tym dla szczurów jednak. A, jest jeszcze coś tam, przejście jakieś? Czekaj, właśnie szukam go. Ale tu nie jest żadnego przejścia. Nie, to, to właśnie musimy. To jest zawalone, że to jest właśnie to. A bo do góry musimy wejść, popatrz. Do góry? Masz coś tam? To są ten a, faktycznie! Ale tak właśnie, ja chciałem zobaczyć, że może jest jakieś leżenie w tej grze, ale okazuje się, że nie ma, więc... Okej, poczekaj tutaj. No dobra, czyli to zrobić trzeba w ten sposób dziwny. Dobra, idę. Tylko nie wiem jeszcze gdzie idę, ale idę. Aha. A, tam na górę trzeba wejść. No, tylko... Dobra. Dobra, teraz tędy. Ops. Teraz tam musimy przeskoczyć? Chyba tak. Strzałka jest w tym kierunku, tylko czy my damy radę przeskoczyć taką odległość? No właśnie, nie wiem. Poczekaj. No, byłem blisko, byłem bardzo blisko, więc chyba da się. No da się, da się. Coś tam lecę. Tylko stań sobie na barierce po prostu, wiesz, jakbyś skakał. Na barierce? No. Takiej wygiętej barierce. Na tej barierce. No. Brawo! Byłem blisko! Byłeś blisko. Ja już powoli idę tam w kierunku sektora. Dobra, powolnym krokiem. Najlepiej, żeby dobiegniesz do mnie. Dobra, idę już tam. Dobra, zobaczmy co tu jest. Jest bezpiecznie. Przynajmniej tak to wygląda. No czemu się nie złapałeś, kurde? A, oznaczoną drogę. Baran. O, przebiegli. Tam biegają ten. Parszywki. Musisz się z tego złapać, nie wiem czemu. Gdzie jest strzałka jakaś? Trzymasz spację? No właśnie trzymałem spację i oni się nie z tego złapać w ogóle. Nie wiem, ja skoczyłem lekko na tą barierkę i z barierki skoczyłem i wtedy dało radę. Tak. Aha. Dobra, jeszcze raz spróbuję. A, tu jest, dobra. Staramy się utrzymać drogę czystą, choć zdarza się natknąć na zarażonych. Nie powinni jednak... O, jest skrzynka, będę otwierał skrzynkę. No, teraz mam, dobra. Tunelem szedłeś? Tunelem szedłeś? Tak, i później w... Dobra, idę. W lewo, albo nie, w prawo. Prawo później. W lewo. No to w lewo. Boże. Tyś je. Tyś się zna. Dobra. O, mam cię. Mam cię. Okej. Mam cię, zjem cię. Tu jest jakiś pan. O, typie, panie, patrz pan. Dobra. Się na niego. I tak musimy tędy przejść. Mam w ogóle zasmrodzone oczy, nie? Ja też. Nie widzę w ogóle. O. Teraz je lepiej.
Buty! Hop. Dobra. Czekaj, tu się pali. Coś jest nie tak. Za górą przejść pewnie. Pewnie tak, dobra. Jestem u góry. Ja też. Okej, okay, dobra. Czekaj, idź do nas. Gdzie? Do sektora. Tu jest coś, jakaś ten, do otwierania, wiesz? Jakaś rzecz. Nie. Tylko tu jest taki duży gościu. Oj, biegnie. Zobaczmy, czy... Narażony biegnie. Kacze drugi. Widzę. To jest pierwszy, ja się pytam. Gdzie ty jesteś? Poczekaj, ja znajdę tylko jedną rzecz. Latarka, zaporek, petardy. Dobra, wpadł. Okej. Okay. Teraz zejdę na dół zapytać, czy tutaj jest przejście. Tak, tu jest przejście. Otwieram. Dobra, poszło. Otwieraj, bo tu otwieram. Jest. Dobra, szybko. Umrę. Otwieram. Otwarte. Możesz iść. Nareszcie. Dobra, lecimy. Teraz już sprintem. Chyba. Ło, chłopie, jak tańczą. O Boże! Wychodzę. Dobra. Oni są szybcy. No są. Wszyscy są szybcy. Wow, zwolnione tempo się włączyło. Gdzie on leży? Plecy masz. Widzę. Koczów witam. Dobra. Butem go. Poczekaj. Bo ja mam finish, wiesz? Jak on leży, to ja mogę sfiniszować go od razu. A. Jednym strzałem, jednym kliknięciem. Dobra, skrzyneczka. Dobra, skrzyneczka, go skrzyneczka. Dawaj mi kawę. Dobra. Plecaki, pusty. Okej. Okay. Pusto. O, tutaj znowu otwieranie zamków, średnie, no dobra. Trudne. Otwarte. Za pierwszym razem. Okej. Okay. Otwórz. Mam to. Ja też coś otwieram. Takie w kajmotu dekarski. Mosiężny nożyk. O, tak. Siekierka. Amunicja. Dobrze. I broń kolejna. Zobacz. Dobra. To jest jakaś książka. Dziennik bojowy. To jest plecak. Dobra. Co dalej? Tu jest pozamykane wszystko. Tu jest jakieś światełko w tunelu, ale... Co ty robisz? Czemu krzywdzisz wszystko? Rzuciłem. Musimy tam chyba dalej przejść, obok no, ale jak? Trzeba przejść jakoś. Czekaj. To jest pozamykane wszystko. Bo chyba, że... Nie przejdziemy nigdzie. Chyba, że tutaj wcześniej. No tak, tutaj wcześniej. Chodź. Okej. Okay. A faktycznie. A my tutaj się tłuczemy z nimi, jakby trzeba było się z nimi tłuc, a nie trzeba no, się było tłuc. Dobra. Dobra, jestem. Pluję! Możesz iść, spokojnie, jest bezpiecznie. Para. Okej. Okay. Śmieci. Czekaj, co dalej? Tam są jakieś te żółte rury, po których możemy wchodzić. No. Górę. Okej. Dobra, pompa. Tu musimy zawisnąć jeszcze. Dalej się już nie da? No nie, tak się nie da. Czekaj, gdzie tu? A, tutaj, dobra. Chyba tak, mogę? Nie da się. O rany, jeszcze jakoś inaczej. A, z tej rury na tamtą rurę, dobra. Na którą rurę? Z tej rury? No, Jezus chłopie, skocz no tutaj. Jak ty jesteś tam, jesteś dobra. Widzę cię. Jak ty skaczesz w ogóle? No tutaj. Jak on skoczyłeś? No skoczyłem, po prostu spacjowałem. O, dobra, mam to. Spacjowałem sobie ładnie. Dobrze, tam to też? Tu jest ten. O, może coś tutaj będzie. Proszę bardzo, gazy są spoko. Gazy przydadzą się, tak. Tu już możesz nic nie ma. Możesz wytworzyć nowe przedmioty. Zastanawiam się, tu są żółta rura. Ona tam znika. Czekaj, tylko żółta rura i teraz ona znika faktycznie. Chyba musimy przeskoczyć po rurach, tak mi się wydaje. Chyba, że tędy przejdziemy. I chyba rurą trzeba przeskoczyć, tak. To go pierwszy. Dobra. Lezę. Dobra, idę też. Poczekaj, mogę przeskoczyć już? Nie, jeszcze za daleko.
Lepiej nie ryzykować. Pewnie, po co się cofać później? Okej. Okay. Dziura. Tu jest przejście w dół. I tak musimy zejść. I teraz będzie chyba ślizg, co? Pewnie, że tak. Przykro mi, ale muszę postępować praktycznie. Ten koleś trzyma mnie za jaja. Co? Hej, co się zrobiło? Otwieramy. Nie miałem wyboru. Przykro mi. Mówiłem, że pułapka. No, które nas skopali chyba. Dobra, otwarty. Otwieram, otwieram. Coś tu jeszcze jest? A, tu jest wyjście na górę jeszcze, patrz. Ale zamknięte, dobra. Tam jest auto, wiesz? Tam jest auto. Dobra, schodzę na dół. Ja też. Strzelają, stary, płyń pod wodą, płyń pod wodą, płyń pod wodą. O nie, strzelają do nas. I apteczki nie mogę użyć teraz, a mam mało życia, nie? Nie użyłem apteczki wcześniej. Na pewno tu mam płynąć. Nie wiem, ale i tak strzelają, więc nie wypłynę gdzie indziej. Mam 50 życia, w dół płynę. Jakimś cudem w dalszym ciągu jeszcze żyję, pomimo tego, że nie mam tlenu. Bo tu mamy dużo tlenu ogólnie, wiesz, w sensie nie potrzebujemy tlenu. Okej. Dobra. Apteczka. Nie, nie mogę, oczywiście, bo po co? Dobra. Przetrwaj zasadzkę. Tu jest ten, tu jest wejście na górę. Możemy wejść na górę. Tak? Chodź. O, jest, no. Dobra. I bier broń od razu. Cholera, gdzie on jest? Znaleźć go! Dobra, leżem. Pistolet. Stary, znowu mam oczy za ten. Zategowane. Chyba tutaj, co? Tu jest przejście, no. Jest. Jest tutaj! Dostał? A tu ich jest w ogóle. A, apteczki miałem użyć, zapomniałem. Nie użyłeś jej? No wcześniej nie ten. Anuluj, nie chcę żadnych zawodów, tylko apteczka jest pod H. Dobra. Tak, apteczka pod H jest ewidentnie. No Boże, amunicja! Gdzie jest ten ziomek? Oślepił mnie normalnie. Dobra, jeden leży. Też leży. Okej. Okay. Jeszcze nie został, jeszcze... Pokaż no się! Idzie. Gdzie? Słyszałem go. No słyszałem też, ale nie wiem gdzie. Powiedział pokaż no się, ale no... No. Tu jest ziomek. Dobra, chleba. Leży, okej. Okay. Dobra, przeszukajmy, jak mogą mieć jakieś fajne rzeczy. To masa ten, masa broni. Masa broni znowu. Dobra, to co? Znajdź drogę do sektora 0. Ładuję sobie. Chyba tędy. Idę. Tak, czy nie? Nie, to jest otwarte w ogóle? Przecież tędy, no właśnie. Tędy wchodziliśmy. No tu musimy gdzieś iść. Chyba, że to jakiś guziczek trzeba kliknąć albo coś. Tu jest droga, tu jest, chodź, tędy. Co, którędy? No, drzwi jakieś. A, tu są jeszcze jakieś drzwiczki, dobra, boczne. O, jest strzałka, super. Tak, tak, możemy iść. Dobra, to ciśniemy w takim razie. Tutaj w prawo strzałka. Zrobiliśmy chyba... Tak. Zrobiliśmy kółko, widzisz to? Kółko? Tutaj... Nie. Tak, tak, chyba kółko zrobiliśmy, tu byliśmy wcześniej. Nie, nie byliśmy tutaj z nimi. Dobra. No ładnie, no powiem ci szczerze. O, dobra, przynajmniej trzeba wytrych używać. Powiem szczerze, nie chciałbym się otwierać takiej ilości skrzynek. Też nie, dwie, nie jest źle. Papierosy. Okej, okay. Zabierzmy to, co nikomu się nie przyda. Kawa i taśma. Dobra, idę dalej, powoli. Idę do ciebie już tam. Spoko. Gdzie oni do cholery są? Jak długo mamy? Mamy do nich strzelać? Przyjrzyjmy się temu. Tak? Dobra, headshoty poszły. Leżą. Dobra. Easy. Tylko uważaj, mogą być jeszcze gdzieś tam Bregen, wyżej. Nie, tu Crane. Co jest grane, stary? Ski oczywiście podbiega do wszystkich karabinów, żeby podnieść, szybko. Ale od wybawców. Te dupki sprzedały mnie Rajsowi. Ledwo uszedłem z życiem. O kurde. Mam nadzieję, że wszystko dobra. W porządku. Gdy tylko dotrzesz do sektora dobra. Zero, koniecznie skontaktuj się z Troy. Tylko ona może ci dać. Na górę musimy wejść, nie? Teraz. Chyba jasne, tak. Tak właśnie planowałem tylko zrobić. Kończy nam się czas na trochę powoli. Tak, tak, już ten się skończył, powiem i tak szczerze. Musimy jeszcze. Czekaj, bo w sumie wezmę apteczkę sobie użyję. Dobra. Dość, znajdziemy jeszcze ten sektor tutaj u góry. Dobra, idziemy. Bo tu musimy wejść na samą górę.
Powinno być okej. Jak się zapisze gra, to myślę, że opuść budynek. Super. Okej, dobra. Widzę, że jest zapis. Czyli co, możemy w tym miejscu skoczyć chyba? Wiesz co, zobaczmy, może być jeszcze jakaś cutscenka. A, dobra, dobra. Pojawi, czy nie się nie pojawi? Nie ma cutscenki, dobra, znajdź drogę do sektora. Nie wiem, które drzwi mam użyć, ale nie używaj żadnych drzwi na razie. Nie używam. Także tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, tak. Trzymajcie się, hejos! Dziękuję za oglądanie, na razie i cześć.